chcieliby Państwo coś oświadczyć, w tej sekundzie publikować. Panie przewodniczący. Tak, bardzo proszę. Ja mam dość dużą sprawę. Mianowicie byłem na delegacji 10 kwietnia tego roku dotyczącej realizacji programu zdrowotnego. W tym czasie, kiedy byłem, oczywiście byli obecni inni przedstawiciele dzielnic, którzy przekazali środki na profilaktykę. Nasza dzielnica zadań projektowych przeznaczyła 32 tysiące na 3 zadania. Szczepienia przeciw grypie, program badań wad wzroku i program szczepień przeciwko odkreszczowemu zapaleniu pochodu mózgowego. Z tych zadań żadne na razie nie ma akredytacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. Mianowicie, jeżeli chodzi o programy miejskie, które zakończyły się w ubiegłym roku, trzyletni program, ten rok rozpoczyna następny cykl trzyletni i na 22 programy miejskie, które zostały zgłoszone w ubiegłym roku, 7